bezpośrednia inicjatywa ludowa. Mam nazwane czasami w języku angielskim full initiative i pośrednia inicjatywa ludowa. Tradycyjnie, w tradycji szwajcarskiej na przykład inicjatywa nazywana jest wnioskiem ludu do ludu i tą przesłankę spełnia tylko ta pierwsza forma. Ta demokracja, ta, przepraszam, inicjatywa bezpośrednia. Czyli polega to na tym, że suweren, czyli naród, nie tylko może proponować jakieś rozwiązania, czy to prawne, czy przede wszystkim prawne, ale może też później zadecydować ostatecznie o tym, czy to rozwiązanie wejdzie w życie, zostanie przyjęte, będzie wiążące, czy nie. Natomiast ta druga forma, pośrednia inicjatywa ludowa, polega na tym, że obywatele proponują coś, natomiast decyzja co do tego, czy ta propozycja zostanie uwzględniona, wejdzie w życie, należy już do organu państwowego. I my w Polsce, Państwo doskonale wiecie, mamy inicjatywę ludową, często właśnie mówimy, mamy obywatelską inicjatywę ludową, natomiast tak naprawdę no, to nie jest ta tradycyjna, klasyczna forma inicjatywy. To, co my mamy, to jest ta pośrednia inicjatywa, ona zobowiązuje organ tylko do tego, żeby tą sprawę, która zostanie przedłożona przez mieszkańców, umieścił w porządku obrad, no i później pracę poprowadził według jakiejś tam określonej procedury. Jak to będzie na poziomie ogólnokrajowym, to procedura ustawodawcza jest, prawda, tutaj wszczynana. I dlatego też ta forma inicjatywy jest właśnie w języku angielskim określona jako agenda initiative, tak? Albo taka inicjatywa ograniczona. No i tutaj ta inicjatywa właśnie w naszym takim polskim, to co my tutaj mamy w naszym polskim rozumieniu, to nasza konstrukcja inicjatywy, ona jakby w ogóle nie jest zaliczana jako forma demokracji bezpośredniej, natomiast właśnie jako taka forma demokracji semi-bezpośredniej, tej półbezpośredniej, gdzie my bierzemy udział, prawda, ale jednak nic nie rozstrzygamy.